Każdy, kto nawraca się do Pana Jezusa i zaczyna Pana Jezusa Chrystusa naśladować, napotyka wkrótce na swej drodze trzech trudnych do pokonania wrogów: świat, ciało i diabła. Wydawać by się mogło, że jest to zła wiadomość, lecz w istocie tak nie jest, ponieważ zamiarem Boga, który nas zbawił, jest to, abyśmy poprzez odnoszenie nad nimi zwycięstwa uwielbiali Boga, abyśmy Go, Boga, uwielbili i dał nam odpowiednie ku temu środki. Słowo Boże wyraźnie naucza, że zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Tak mówi list do Rzymian, 8 rozdział, 37 werset. Otrzymaliśmy wiarę, by zwyciężać świat. Otrzymaliśmy wiarę. Mamy Ducha Bożego, Świętego Ducha Bożego, by powstrzymywał nas od spełniania pożądliwości ciała. Posiadamy Słowo Boże jako miecz do walki przeciwko zasadzkom diabelskim. Dlaczego więc tak wielu chrześcijan daje się tym wrogom zniewolić? Jedną z przyczyn może być brak odpowiedniej wiedzy na ich temat i środków, jakie mamy do dyspozycji, by skutecznie z nimi walczyć. Innym powodem może być niewłaściwe używanie tych środków w codziennej walce. I dlatego Słowo Boże jednoznacznie pokazuje to, co jest nam konieczne, aby pomóc nam w tych obszarach. Dla tych, którzy bardziej pragną wgłębić się w ten jakże ważny temat, Słowo Boże dostarcza udogodnienia i jest dużo miejsc biblijnych, które wyraźnie wskazują nam na to, jak taką walkę prowadzić, a także pozwala nam znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, które rodzą się w trakcie takiego procesu. I pozwólcie, że zacznę od świata. Termin świat, jaki jest świat z chrześcijańskiego punktu widzenia? Zły, dobry czy też neutralny? Należy go unikać czy z niego korzystać? Należy cieszyć się nim czy go ignorować? Czego właściwie Pismo Święte, Słowo Boże, Biblia naucza na temat świata i jego znaczenia dla chrześcijanina? Występujące w Nowym Testamencie słowo świat może mieć kilka różnych znaczeń, ja tu wymienię 5. Ale nie zniechęcajmy się tym, myśląc, że wprowadza to zamęt i zaciemnia jego właściwy obraz. W każdym z tych przypadków uważne czytanie Słowa Bożego, czytanie kontekstu pod kierownictwem Ducha Świętego, Świętego Ducha Bożego, ukaże każdemu szczeremu czytelnikowi Słowa Bożego to właściwe znaczenie. I chciałbym te 5 znaczeń tutaj wskazać. Pierwsze wskazał je, że świat to po prostu ziemia w swym pierwotnym znaczeniu. Po drugie, świat to ludzkość. Po trzecie, świat to przeciwny Bogu rozległy system kontroli nad człowiekiem, organizowany i kierowany przez szatana. Po czwarte, świat to inaczej okres albo wiek charakteryzujący się pewnymi cechami. Po piąte, świat to zamieszkała ziemia. I widzimy to wyraźnie w Słowie Bożym. Wszystkie te znaczenia pochodzą z języka greckiego. Pierwsze 3 wywodzą się od słowa kosmos, które w zasadzie oznacza porządek albo ład.
ale też słowo kosmos powiązane jest ze słowem kosmetyka. I pielęgnowanie ciała ma związek z tym, że chcemy władzie, porządku, być czy to czyści w wyniku działania kosmetyków, czy też kobiety chcą swoją twarz pokazać bardziej ładną, niż ona jest w rzeczywistości, co nam wskazuje też na potencjał do pewnego rodzaju nadużyć w przypadku świata, gdyż świat wygląda ładniej niż jest w rzeczywistości. I znaczenie czwarte z kolei pochodzi od słowa aion, które znaczy wiek albo okres. Piąte natomiast jest tłumaczeniem słowa oikumene, które odnosi się do zamieszkałego świata. Od tego terminu pochodzi słowo ekumeniczny. Rozpatrywanie każdego z tych znaczeń ma na celu przeze mnie, po pierwsze, by w uporządkowany sposób móc zdefiniować pojęcia i łatwiej je od siebie rozróżniać. Po drugie, abyśmy wiedząc, czym jest świat i jakie mamy środki do walki z nim, byli lepiej przygotowani do jego przezwyciężania. I świat fizyczny w tym znaczeniu określają go następujące miejsca Pisma Świętego. Ewangelia Jana, 1:10. Na świecie był i świat przezeń powstał. Po drugie, Dzieje Apostolskie, 17:24. Bóg stworzył świat i wszystko, co na nim. Rzymian, 1:20. Od stworzenia świata. Z kolei pierwszy list do Koryntian, 3:22. Czy świat, czy życie, czy śmierć? Wszystko jest wasze. A także 1 Koryntian 7:31. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. I także 1 Tymoteusza 6:7. Niczego na świat nie przynieśliśmy. Pomimo całego upadku i skażenia, jakie grzech sprowadził na stworzenie, świat nadal przedstawia wspaniałe oznaki swego Stwórcy. Lasy, majestatyczne góry czy wzburzone fale morskie to zaledwie namiastka wspaniałości ziemi, którą my jako chrześcijanie możemy i powinniśmy się cieszyć. Obwieszczają one chwałę naszego Boga i ukazują dzieło Jego rąk. Objawiają odwieczną Jego moc i bóstwo. Wyobraźmy sobie, że idziemy przez życie, nie zwracając uwagi na przykład na lilie polne, na nieograniczoną niczym swobodę mewy, czy też na piękno spadających płatków śniegu. Chrześcijanie, którzy znajdują czas, by cieszyć się stworzeniem i co więcej, delektują się nim, więc są wtedy nagradzani prawdziwą przyjemnością i odprężeniem. I co więcej, są o wiele bardziej wdzięczni swemu Bogu jako Bogu stworzenia. Dlatego ciesz się stworzeniem. Jednakże świat materialny w żadnym wypadku nie należy do ludzi, niezależnie czy chodzi o chrześcijan czy niechrześcijan. I dlatego jako chrześcijanie nie powinniśmy w samolubny i nieodpowiedzialny sposób marnotrawić jego zasobów. Mając świadomość tego, że obecny stan rzeczy jest tymczasowy i wkrótce przeminie, chciejmy nasze wysiłki i czas poświęcić bardziej na gromadzenie skarbów w niebie niż na ziemi. Niczego na ten świat nie przynieśliśmy i pewne jest, że niczego z niego nie wyniesiemy. Jako ci, którzy ufają żywemu Bogu, który nas obficie obdarował,
Nie musimy pokładać ufności w niepewnych bogactwach tego świata. Możemy więc z wdzięcznością odbierać wszelkie materialne rzeczy jako darowane od Pana Boga i rozporządzać nimi jako szafarze i traktować je jako przemijające, używając dla dobra innych tego, co posiadamy na tym świecie. Przyczyniamy się do rozwoju Królestwa Bożego. Jesteśmy w pełni użyteczni już teraz, a w przyszłości odniesiemy wieczną korzyść. Wiara, nadzieja i miłość są dla chrześcijanina najważniejszymi spośród rzeczy, jakie obecnie posiada. I chciałbym tutaj przeczytać kilka miejsc z Słowa Bożego. Pierwsze miejsce to jest Psalm 19, werset 1. Czytam z Nowego Testamentu z psalmami z brytyjskiego i zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa. Niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a dzieło rąk Jego rozpostarcie oznajmuje. Także Rzymian, 1 rozdział, 20 werset. Bo niewidzialna Jego istota od stworzenia świata w dziełach Jego poznawana jest widzialną, to jest wieczna Jego moc i bóstwo na to, aby oni byli bez wymówki. Także Mateusza, 6 rozdział. Mateusza, 6 rozdział. Od 19 do 20 wersetu. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczy i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczy i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Także kolejne miejsce ze Słowa Bożego, które chciałbym przeczytać, to 1 Tymoteusza, 6 rozdział. 1 Tymoteusza. I zachęcam, żebyś również wziął Biblię i przeczytał razem ze mną. 6 rozdział, 7 werset. Albowiem niczegośmy nie przynieśli na świat, jawną więc jest rzeczą, że i wynieść nic nie możemy. I z tego samego rozdziału, 17 werset. Bogaczów wieku teraźniejszego napominaj, aby nie trzymali wysoko o sobie i nie pokładali nadziei w bogactwie niepewnym, ale w Bogu żywym, który nam wszystkiego daje obficie ku używaniu. A także 1 Koryntian 13:13. 1 Koryntian 13 rozdział, werset 13. A tak zostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich większa jest miłość. To są realne dobra. Wiara, nadzieja i miłość są dla chrześcijanina najważniejszymi spośród rzeczy, jakie obecnie posiada. To są realne dobra. Nie dlatego, że dobra materialne nie są realne, lecz dlatego, że są bardzo ulotne. Musimy liczyć się z faktem, że nasza sytuacja materialna może w przeciągu krótkiego czasu radykalnie się zmienić. Nawet zgodne ze swoim przeznaczeniem rzeczy tego świata muszą być opatrzone klauzulą tymczasowe. Dopiero z tej perspektywy możemy właściwie ocenić, czy dla chwały Bożej, czy dla Bożej chwały odpowiednio dobrze wykorzystujemy nasz czas
posiadane dobra i zdolności. Na koniec warto, należy zaznaczyć, że kiedy Pismo Święte używa terminu świat, odnoszącego się do Ziemi w znaczeniu fizycznym, to nie ma na myśli światowego systemu szatana. O tym będę chciał mówić później. A więc nie ma na myśli światowego systemu szatana. To, że chrześcijanin cieszy się i docenia świat stworzenia, nie oznacza wcale, że sprzymierza się z szatanem i z jego złym światowym systemem. I tutaj warto wziąć sobie do serca to, że pomocne może być w tym miejscu krótkie odniesienie się do greckiego słowa ge. Ge. Słowo to jest zazwyczaj tłumaczone jako glob, ziemia, i odnosi się do fizycznej planety, kuli ziemskiej, na której żyjemy. Z tego słowa pochodzi przedrostek geo. Stąd mamy geologia, geografia. To słowo jest pokrewne do tematu świat, o którym właśnie przed chwilą mówiłem. Najważniejsze jest to, abyś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, gdyż wtedy będziesz miał skarb w niebie. Twoje serce będzie pełne miłości rozlanej przez Ducha Świętego. Gdy uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony raz na zawsze, nieutracalnie. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa i bądź zbawiony. Przestań wierzyć w siebie i wierz w Pana Jezusa Chrystusa. Przestań wierzyć sobie i zacznij wierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi. Przestań ufać sobie. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Uwierz Bogu, a będziesz usprawiedliwiony, czyli uznawany przez Boga, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył, a żadne twoje grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe nie będą miały żadnego znaczenia, gdyż Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie grzechy wierzących w Niego ludzi. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze.